Panie komendancie, dowódca uroczystości Andrzej Karmasz melduje się. Pododdział ochotniczych straży pożarnych gminy Zalesie gotowy do uroczystości przekazania samochodu. Baczność, poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej, marsz! Oczywiście dzisiaj ważny dzień, bo odzyskanie niepodległości przez Polskę. Cieszymy się z tego święta. Obchodzimy to święto w sposób, no, moim zdaniem bardzo dostojny, bo to ważne święto. Natomiast drugim takim wydarzeniem jest właśnie dzisiaj formalne, uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego średniego Volvo w jednostce ochotniczej straży pożarnej w Dobryniu Dużym. Tak, rzeczywiście to święto jest inne, bo sytuacja też jest zupełnie inna. Jesteśmy na terenie przygranicznym z Białorusią. Dwie miejscowości są w strefie stanu wyjątkowego. Obserwujemy to, co tam się dzieje. Mamy niepokój, bo rzeczywiście tych uchodźców szturmujących naszą granicę jest bardzo dużo. Reżim Łukaszenki to wspiera i prowadzi tą taką akcję przeciwko Polsce, ale jesteśmy krajem na pewno dobrze zorganizowanym. Mamy dobrą straż graniczną, wojsko, policję i myślę, że tu sobie poradzimy, a przede wszystkim możemy czuć się bezpiecznie, bo jesteśmy w strukturach NATO, Unii Europejskiej. I to też jest nasza siła. W imieniu wszystkich druków OSP w Dobryniu Dużym dziękujemy panu wójtowi Janowi Sikorze, przewodniczącemu Rady Gminy wraz ze wszystkimi radnymi, wszystkim sponsorom, którzy się przyczynili do zakupu tego nowego samochodu. Marzenie naszych druków z Dobrynia Dużego spełniło się. To ważne święto, bo po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Cieszymy się z tego święta. Ale dzisiaj mamy w Dobryniu Dużym, w jednostce ochotniczej straży pożarnej, drugie święto. Jest to bardzo dobra jednostka, dobrze zorganizowana. Tutaj strażacy są i dobrymi gospodarzami, dbają o sprzęt, o remizo, świetlice. Są dobrymi społecznikami, biorą udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych, kulturalnych, w zabezpieczeniach imprez. No a przede wszystkim też wtedy, kiedy są potrzebni, biorą udział w akcjach ratowniczych, czyli w tym głównym zadaniu statutowym. Chciałbym złożyć wszystkim druhnom i druhom ochotnikom szczere gratulacje i wyrazy szacunku. Od lat wierni strażackim tradycjom podejmujecie działania zmierzające do zapewnienia właściwego wizerunku strażaków, którzy służąc pod sztandarem świętego Floriana, z godnością i honorem reprezentują ochotnicze pożarnictwo. Akt przekazania. Przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryniu Dużym średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo GCBA 4.3x24x3. Samochód został zakupiony ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
ramach dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych i współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy Zalesie oraz środków własnych. Z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnieniu strażackich obowiązków oraz życzeniami, by nigdy nie zawiódł podczas akcji, niosąc pomoc i ratunek okolicznym mieszkańcom i pozwolił bezpiecznie wrócić do jednostki. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nad brygadier Grzegorz Arinowski, Lublin, 11 listopada 2021 roku. Wierzymy, że Bóg stworzył świat i wszystkie jego żywioły. Wodę, powietrze, ogień i światło. Przyjemnością przekazuję ten piękny samochód ratowniczo-gaśniczy. Niech Wam służy, niech Was szczerze, niech Was zawsze dowozi na akcję i z powrotem wszystkich zdrowych jeszcze. I pomagajcie im bliźnich tak, jak potraficie najlepiej. W imieniu całej naszej jednostki składam serdecznie podziękowania za przekazany nam samochód pożarniczy. W ruchu kierowcy, Twojej opiece powierzam ten samochód, aby był zawsze sprawny i gotowy o każdej porze dnia i nocy. Uczynię wszystko, co będzie możliwe, żeby ten samochód nigdy nie zawiódł. Dziękujemy bardzo. Niech mi będzie wolno w imieniu zarządu powiatu, rady powiatu i wszystkich radnych, jak również jednostki OSP Mokrany Nowe, tutaj z druhem Mariuszem Kolejko, wiceprezesem, złożyć Wam najserdeczniejsze gratulacje z pozyskania tego pięknego, bojowego samochodu.